O, dobra, 17 dzień, nie, tfu, 18. Living of the Land, jakieś nowe wieści mamy. No, zbliża się zima. No i musimy się upewnić, że mamy odpowiednią ilość naszego tego heja, czyli słomy. Co by nasze zwierzaki przetrwały przez zimę. Każdy silo zmieści 240. No i warto sobie tam poobliczać, ile jest potrzeba. No dobra, my mamy dwa, więc spokojnie nam starczy. Dzisiaj Marni ma urodziny, więc pójdziemy do Marni. Nie wiem, co Marni lubi. Damy jej może jakieś coś ugotowane. Nie wiem, Marni. Kraba będzie lubiła, może nie. Atmos Bounty. Pizza. Ciasteczka. A coś ugotować może ciekawego? No nie bardzo. Spaghetti mógłbym zrobić. A wiecie co? Zrobimy spaghetti i damy jej. Coś nowego się pojawiło. Trochę pumpkinów. Uuu! Dobra, mamy trochę pracy. Więc tak, to tutaj zbieramy. Pyk, pyk. Weźmiemy sobie pomidorka złotego. Weźmiemy baita. Bait się zawsze przydaje, tym bardziej, że nie łowimy codziennie, więc tyle co pójdziemy połowić, to później uda nam się odzyskać robaczki. No i tutaj mamy spaghetti. Spaghetti. Marni się, myślę, ucieszy. Co jeszcze? Cranberry. Cranberry pozbieramy, machając wokół siebie myszką, trzymając prawy klawisz myszki. Oj, to będą spore zbiory. Teraz, żeby to wszystko przerobić, to sporo czasu minie. Dobra. Ale na szczęście zarobimy. Zarobimy sporo. Tym bardziej, jak to przerobimy przez zimę. No może jeszcze troszeczkę nasion sobie dorobię, żeby w przyszłym roku nie wydawać pieniędzy na to. Ile tu mamy? 92. Niech się tu przerabia na nasionko. Pumpkiny. Tutaj są pumpkiny, więc od razu zbierzemy je. Pyk. Pyk, pyk. Wsadzimy. Następne. Weźmiemy czwórkę. Mamy też winogronka. Będą dobre do wina. Tutaj się zablokowałem, nie mam jak przejść. O. Jest oak resin. Świetnie, zaraz zrobimy kolejnego kega. Patrzcie. Widzieliście to? Ancient Seed wyszedł mi z cranberry. Ale bajer. Tego się nie spodziewałem. Super, mamy dodatkowy Ancient Seed, więcej pieniążków. Nic tylko się cieszyć. Kega. Czy jestem w stanie zrobić kega? Pewnie nie mam drewna. Jest drewno. 35. No, może na styk. Potrzebne było copper bar oraz iron bar, którego nie mam. Aha, czyli musimy iść do kopalni ogólnie. Dobra. Czyli tak, oak resin leci do skrzynki. Grape'y i te inne wypadałoby gdzieś tu wsadzić. Pumpkin jest tu. Grape zwykły jest tu. Cranberry zwykły też gdzieś tutaj, tu w skrzyni. No i mamy złote gwiazdki i srebrne. Pumpkin juice na sprzedaż. Pyk. No i drewno niestety idzie do skrzyni. Kolejne nasiona. Więc jak już tak cały czas będę biegał z tym, to może te cranberries po prostu ze sobą wezmę. I co jakiś czas będę podchodził i tutaj wrzucał. I tak kilka razy dziennie przebiegam tędy, więc... No dobra. Jeszcze tu mamy grape'y. Kureczkę. Musimy przebiec naokoło. Zebrać kolejne... O, jeszcze oak resin. Fajnie, coraz więcej kegów. Dobrze, że zrobiłem tych taperów masę. No i tak. Pójdziemy do krówek. Należy je przytulić. Może już urosły, zobaczmy. Nie, to jest jeszcze dziecko. To też jest dziecko, więc... A, i jedzonko im uzupełnimy. Dwie sztuki. Pyk, pyk. Tu, tu, tu i tu. Dobra, jedzonko mają. Widzę, że krowy jak pada deszcz, to za bardzo nie chcą wychodzić na zewnątrz. Zamykamy płotek. No i teraz tak, oak resin. Do zbiórki po prawej stronie. Kurczaczki należy przywitać. Przytulić wręcz. Otworzymy im wyjście, bo może kurczaki lubią w deszczu wychodzić. Witaj jeden kurczaczek, witaj drugi. Witajcie też jajka. Jajka mile widziane. Mayonnaise machine. Pyk, uzupełnimy kolejny. Majonezik leci do skrzyni i kolejne jajko. No i kureczki niech sobie śpią. A, zapomniałem im dodać
tutaj słomy. Niech mają, niech jedzą. Dobra, co jeszcze zostało? Kilka pumpkinów do zebrania. Dobrze, że tyle tego posadziłem. Nie spodziewałem się, że będą takie dochodowe te zbiory. No i może zrobimy też trochę nasion. A nie, z pumpkina się nie opłacało, z tego co pamiętam. Opłacało się tylko z cranberries. To niech jest. Cranberry seeds kolejne. I tak. Marni już będzie miało otwarte, bo jest 10. Więc musimy się do niej szybko przebiec. No i to wszystko poodrzucamy. I w ogóle jak stoimy z socjalem? Socjal. No, nie dałem prezentów ludziom. A to straszna rzecz. Pytanie, gdzie są przygotowane przeze mnie tortille. Miałem kilka sztuk tych tortilli. Nie zjadaj. Miałem tego trochę, tylko gdzie to jest? A jest, 8 sztuk. Tortille lubię dawać w prezentach, w formie prezentów ludziom. No i co? Pobiegniemy właśnie do niej na początek. Przy okazji może jakiś miodzik będzie na dole. No i nie ma. I tak dobrze, że sporo tych miodzików postawiłem. Nie spodziewałem się, że taki dochód będzie, szczególnie jesienią. O, latem, zimą, no to tam za wiele tego nie będzie. Marni, nie wychodź, proszę ciebie. Zostań, kobitko. Ja mam tu dla ciebie dobry prezencik. No nie wiadomo, czy jej się jakoś fajnie to spodobało, ale mamy 5 serduszek, więc sprawdźmy, czy otworzymy pokój. A, zapomniałem, przecież już byliśmy, oddaliśmy portki Luisowi. Czyli quest ogólnie był wykonany. Mamy tylko Skull K i Mysterious P.T. Na mapie też nie zobaczymy, gdzie się kto znajduje, nie mamy moda. Pewnie Lia sobie siedzi u siebie. No i tobie, kochana, damy tortillę. A, zapomniałem, że ona nie lubi tortilli jako jedyna. No cóż, chyba się ohajtamy w takim razie z Abigail. Ale to pozostawiam. W tym momencie pozostawiam wam. Możecie wybrać sobie kobietkę, z którą się ohajtam, no i tak zrobię. Przypominam, że na socjalu tak to wygląda. No i Abigail już dostała ode mnie kwiaty. Jest moją dziewczyną, ale to nie jest problem, bo mogę mieć kilka dziewczyn, a ohajtać się z którąś tam jedną wybraną. Pytanie, gdzie ona się teraz znajduje? Nie wiadomo. Może siedzi u Piera. A w ogóle chciałem wejść do Piera i zobaczyć, co tam ciekawego. Slime Hunter. Mamy zabić 6 czerwonych slime'ów. Spoko. Wejdziemy się tam zaraz i ubijemy. Sporo gotówki za to. Jest Abigail. Ona lubi żreć wszystko, więc masz, kobieto, żryj. No i jest też Pier. Co możemy posadzić? No za dużo tych dni nam nie zostało. Dżemów już nie posadzimy, ale moglibyśmy posadzić eggplanty. Może nie, może bokczoje będą ciekawsze. Fairy seeds, ile to trwa? 12 dni, za długo. Amarant. Amarant był sporo warty, więc kupiłbym sobie ten amarant. Tak, zebraliśmy z 20 pumpkinów, więc może kupimy tak 30 sztuk. Jak damy radę, to posadzimy, jak nie, to nie. Dobrze mówię, 7 dni, 7. Powinniśmy się zmieścić. Dla pewności jeszcze zerknę na kalendarzyk. Pyk. 7. 25 będą zbiory. Okej. Chodźmy jeszcze z powrotem do Piera i zobaczmy, czy doszedł ten katalog cały. Mamy bukiecik. Bukiecik już daliśmy. Jest katalog. 30 tysięcy kosztuje. Masakra. No ale katalog pozwala nam na to, abyśmy za darmo mieli różnego rodzaju tapety oraz podłogi. Ta podłoga wygląda fajnie, ten wallpaper wygląda średnio, ale podłogę sobie weźmiemy i tam udekorujemy w pokoju. No dobra, stąd możemy już sobie normalnie wyjść i możemy wrócić na farmę albo iść zabić te slajmy. Nie wiem co gorsze, może najpierw... nie wiem co robić. Dobra. Dobra, dobra, spokój. Prezenty porozdawałem, peny jeszcze nie dostałam, może ją spotkamy tutaj po prawej. Przy wejściu do muzeum, ona często tam siedzi, szczególnie jak pada. Ale rypło. Peny, nie ma peny. No to peny prezentu nie dostanie. Lecimy do kopalni.
Złazimy na dół. To będzie poziom znowu 90. No i przestawki sobie. To jest najważniejsze, czyli jedynka i dwójka. Jedynka, żeby walczyć, dwójka, żeby kopać. No i jest kolejny slime. Musimy tylko 6 tych ubić, więc nie ma problemu. Ten to jest w sumie różowy. Nie wiem, czy się będzie zaliczał do questa, ale zobaczymy. Jest rubin, a nawet 2 rubiny. Latająca jakaś głowa, nie wiem co to co w ogóle jest. Która pierdyknęła nam ogniem mało, co nas nie trafiło. To weźmiemy, wyłaź. No i jeszcze jeden slime. Już połowa za nami, 2 krytyki. I złotko. Wolałbym teraz trochę żelaza pozbierać, żeby zrobić tego kega. Więc może jak ubiję te slime, to zejdziemy... W sumie wejdziemy poziom wyżej. To chyba od 20 poziomu, albo od 40 już można zbierać żelazo. Jest smutny duszek grobus. No i jest zejście, fajnie. Ominęliśmy slime'a. Głównie na nich nam zależy, więc idziemy go ubić. Zobaczmy sobie, czy ten slime się zalicza. Slime Monster 3 z 6, tak. Czy ten lekko taki różowy też się zalicza do tych czerwonych, więc jest ok. Trochę sapa, trochę slime'a. No i tu jeszcze mamy kolejny slime do kolekcji. No i trochę złota. No dobra, to mamy tu jeszcze drabinkę, to zejdziemy sobie od razu na dół. A, i znowu ten poziom, którego nie lubię. Duża otwarta przestrzeń i trzeba się bawić w szukanie. Uuu, całe szczęście jest chyba diament, ewentualnie akwamaryna, ciężko poznać. No niestety, akwamaryna. Z tym to nie poszalejemy. Ale jest też slime. Jeden, więc no, walczymy. Zaliczyło questa, prawdopodobnie talk to Louis. Ok, i możemy wyjść. Jest czwarta, Louisa jeszcze gdzieś spotkamy. Leave the mine. Dobra, jest trochę czasu, więc pierwsze co, to lecimy na bus stop. I bus stopem przebiegniemy się do Louisa. No i żeby odebrać od niego nagrodę i trochę mu tam zaplusować. Przy okazji damy mu też prezent w postaci tortilli. Tylko gdzie ja go teraz znajdę? No, to jest ten problem, że teraz nie wiem, gdzie się znajdują poszczególne NPC-ty. Może upiera? Nie, upiera pusto. Może u siebie w chatce? Albo pod chatką gdzieś tutaj. O, 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 jest Penny. Szybko ją łapiemy. I trzymaj kobieto, prezent, bardzo fajnie, ucieszyłaś się, mi też się to podoba. No i do chaty Louisa. Pusto. Nie wiadomo, gdzie on jest. Jest Lia, Lia już dostała prezent. Prawdopodobnie wszyscy teraz idą do salonu, więc chodźmy. Nie chcę mi się z tobą gadać, kobieto. No i zablokowała mnie. Idź tam. Jest Louis. Dawaj hajs. Okej, coś tam o portkach pogadał, jest moja nagroda. Witaj, fajnie, że przyszedłeś. No i jeszcze masz tu tortillę w prezencie. Tyle z tej zabawy. Odbierzmy nagrodę. 750 golda i trochę serduszek sobie zaplusowaliśmy. No i wracamy normalnie na farmę posadzić amarant. Cokolwiek to znaczy po polsku, jeszcze tego nie tłumaczyłem. No nie wiem, 5:50. W zasadzie 6 już. Na upartego zdążylibyśmy chociaż trochę tego żelaza wydobyć. O, ale tu zbiorów, dobra. Więc tak, pyk, pyk, pyk. Tu by mi było potrzebne 2, 4, 6 pumpkinów. Może weźmiemy te zwykłe. Akurat jest 6 sztuk. Zbieramy tutaj te marynaty. I jeszcze soczek. Uzupełniamy. Cranberries też do przerobów dajemy. No i amarant. Gdzie są wolne przestrzenie, to sadzimy. Czyli tu. Nie, do góry chyba były. Moment, sprawdzę. Tu do góry jest sporo miejsca, jeszcze jest posadzone.
Z kosą, jak tu wejdziemy raz, to od razu będą łatwiejsze zbiory. Pyk, pyk, pyk. Tu jeszcze jedna sztuka. Jeszcze tu mamy jedno wolne miejsce. No i tam, gdzie się da, czyli, no nie wiem. Tu jest wolne i jest jeszcze wolne. Tak niefortunnie tu. Ale niech jest. Przyda się. Więcej pumpkinów potrzeba. Więcej pumpkinów aż o 3. Raz, dwa, trzy. Znowu wsadzamy. I nasionka. Takim tempem to chyba nie zdążę pójść do kopalni. Nie zjadaj. 29. To byśmy mogli przetopić. To możemy wrzucić do skrzyni i podłogę ozdobić. Dobra, spójrzmy sobie. Mamy rabi, sprzedamy. Slimy sprzedamy, to możemy wrzucić. Void jest na sprzedaż. Solar Essence. No i Pumpkin Juice również. Kwarc. Nie wiem, co z kwarcem. A, jeszcze White Plum i Blackberry. Mix Seed też się nam nie przyda. I tu kolejny Oak Resin do kolekcji. Dobra, przydałoby się jednak te żelazo, więc jest troszkę czasu, więc spróbujmy już ostatecznie coś tutaj z tym zrobić. Dobra, jesteśmy w kopalni. Który musi być poziom? 40 niech będzie. O, są przy okazji kłaczki węgielne. Ja to takie nazywam. Trochę węgla z nich się nazbiera. No niestety żelaza nie ma. Więc schodzimy głębiej. Tutaj troszkę jest, na całe szczęście. Pod dwójeczką mamy kilo w złoty. A tu widzę, że też szału nie ma. Musimy znaleźć teraz wyjście. Dobra, niech nas gryzie i tak nam dużego damage'a nie zadaje. A nas goni czas. O, trochę żelaza z kamieni. No jak pech to pech, no nie da rady znaleźć. Pyk, pyk. 9:10. Jest kolejne zejście. Dostaję pozdrowienia od widzów. Również pozdrawiam tutaj Kacpra przede wszystkim. A czy jakieś żelazo? Jest jedno złożone, jest jeden węgielek skaczący. Całe szczęście ze slajma wypadło nam drabinka. Dobra, nietoperzem nie będziemy się przejmowali, biegniemy niżej. Jest 10, jeszcze tam kilka poziomów damy radę zejść. Czy tutaj coś ciekawego się pojawiło? O, z prawej strony dwa złoża. No, niestety, teraz się gra robi na zasadzie grindowania. Wielu z was osobom się to nie spodoba. No ale cóż, na tym polega gra, żeby się dobrze bawić. Lubią ten soundtrack ludzie ze Stardew Valley. Szczerze powiedziawszy, to soundtrack i w ogóle gra jest tak dopracowana, że aż się nie spodziewałem, że gra typu indie może być aż tak dobra. Jest dobra muzyka, jest świetny gameplay, jest co robić. Cały czas brakuje czasu. Tak więc no, twórcy się postarali i zachęcam was, żebyście kupywali tą grę, jeżeli macie pieniążki. Wsparli twórców, bo naprawdę należy im oddać szacunek za to, że zrobili tak dobrą grę. A grafika dodaje klimatu. O, w końcu jakieś złoże żelaza bogatsze. No i czas nas goni. 11, więc już wracamy. Tylko to wyrąbmy wszystko. Jeszcze tu. Tutaj jest zejście, trochę kłaczków. Kłaczki zawsze zabijamy, bo to jest dodatkowy. Tam z prawej, nie, z lewej. O, musimy iść, bo jest akwamaryna. Wiem, że czasu nie ma za dużo. No nic, poziom niżej nie będziemy chyba jeszcze schodzili. Ewentualnie zejdziemy, żeby nie mieć takiego kawału drogi. Mamy Glow Ring, który nam się nie przyda, pójdzie na sprzedaż. Szybko biegniemy, jeszcze beczka do ubicia. Zeskakujemy. Tutaj jak nie ma nic w pobliżu łatwo dostępnego, no nie ma. Tylko węgiel zbierzemy. Jedna sztuka węgla. A goni nas. Pyk i leave the mine.
tym sposobem, wagonikiem lecimy na bus stop. Od razu bierzemy żelazo w łapkę, żebyśmy mogli sobie to przetapiać. No i dajemy, wrzucamy tutaj, żebyśmy jutro mieli już pierwsze zbiory żelaza i żebyśmy mogli zrobić kolejne kegi. No dobra, tyle, nie widzę nic nowego do zebrania. Na dzisiaj starczy. A pieniążków pewnie za wiele nie zebraliśmy, mimo wszystko zobaczmy sobie. Pomyliłem się. Łącznie zebraliśmy prawie 11 tysięcy, no i wszystko ze sprawą dyń, które udało nam się przetworzyć. No i fajnie, to do następnego odcinka.